back in the days, when I was a young boy, the town was different. Now it's been about 30 years since I left my country to make me come back in here in 2011. Down there in the far west, following my parents making their careers, watching them trying to make my life better, I saw everything what an average person is able to see. I saw things which people in here still can just dream about. But you know what? Then I found out one thing. Just like a deer, I'm falling down. There's no way out, but I still wanna fight right now. When I see your green eyes, I wanna kiss you. Misses this, no chance, but I still miss you. She's like my best, I've got a stress. It's my confess, another mess. My head is spinning. I'm not a blind, but I can see color of my life, just black and white, and you won't let me. Another rhyme, another time, it's not enough to love my mind, to love my heart. Between the noise, we make silence, silence so loud, can hear the sound, you let me down. Just like a deer, I'm falling down. There's no way out, but I still wanna fight right now. Dzień dobry, panie dyrektorze. Czy można prosić o klucze do dużej sali? A, to ty, Aurelio. Tak, leżą tam na biurku. Weź sobie, ja zaraz do ciebie zajdę. Nie, stop, stop. Aurelia. Aurelia, zatrzymaj się na chwileczkę, bo wiesz, wszystko jest super, tylko po prostu ten podkład, nie wiem, kto ci to robił? Może, nie wiem, spróbowalibyśmy czegoś spokojniejszego. Co o tym sądzisz? Naprawdę myśli pan, że to nie zadziała? Myślałam, że im głośniej, tym lepiej. Znaczy, wiesz co, twój kawałek miał w sobie energię, był dosyć taki mocny i to tworzyło fajne show, ale... Jak dla mnie był zbyt chaotyczny, zbyt dużo w tym hałasu. Nie wiem po co. Tak naprawdę, gdybym oglądał ciebie na scenie, chciałbym cię zobaczyć trochę subtelniejszą. Chciałbym poczuć te emocje, które chcesz mi przekazać. I wydaje mi się, że gdybyśmy spróbowali tego przy innym podkładzie, który również jest energiczny, ma energię, lecz innego rodzaju, wtedy mogłoby to wypaść dla widza dużo fajniej. Fajnie by było odczytać te emocje, które masz i które chcesz nam przekazać. Może spróbujemy tego, co? No dobrze, spróbujmy. Yeah.
O, hej, można ci w czymś pomóc? Dzień dobry, nie, ja tylko przyszłam tak popatrzeć. Psst, no to chodź. Ładnie śpiewają, prawda? Tak, bardzo ładnie, dużo lepiej ode mnie. A, więc to o to chodzi, ty też śpiewasz. Jak to się stało, że wcześniej nie przyszłaś? Znaczy, nie żeby ja jakoś tak super, ja naprawdę tu tylko tak popatrzeć. Tak. I talentu, ani ukrytych marzeń to ty też nie masz, co? Poczekaj, zaraz coś wymyślimy. Halo, kochani, jest komunikat. Mamy tutaj koleżankę, która też chciałaby spróbować. Wiecie, w końcu to jest jeden rodzaj sztuki, także myślę, że jakoś się dogadamy, nie? No to jak będzie? No w sumie, czemu nie? Ale panie dyrektorze, my tutaj już długo jesteśmy, także no wolelibyśmy to dokończyć razem, tak? I trochę nam się już śpieszy. Dzień dobry. Ja do pana inspektora, czy zostałem go może? Niestety nie ma go dzisiaj. Jak to nie ma? No jest godzina 12, czwartek, byłem z nim umówiony na dzisiaj. Ja ze Ośrodka Kultury w sprawie tej dotacji. A dobrze, już sprawdzam. Wysłaliśmy pismo do pana, ale niestety pana wniosek nie przeszedł. Do widzenia! I remember this place used to be our local America, promised land. Despite all these problems from the outside, economic ruin, communist occupation, lack of anything, I knew it happened everywhere, but here it was even more pronounced because it's a small town. We usually didn't have too many things to do, so if we couldn't buy our favorite magazines, the grocery shelves were almost empty. I was so annoyed because I knew something is not right, but I didn't understand it. And then here we go. In this middle of nowhere, they build a cinema. Even people from the system like to come here. My grandpa was so lucky, as he was always interested in technology, they hired him. And for me, moments when my grandpa brought me here to let me see the old film reels, how was the projector works like, when we showed movies together, those moments were my private heaven on earth. Today we could have everything, but we turn away from each other, like we just hit the wall which doesn't even give us an echo. We live in vacuum. Wszystko w porządku, kolego? Nic ci nie jest?
Ej, kochani, wiecie co, ja jestem już dzisiaj troszeczkę zmęczony i chciałbym wcześniej zamknąć, także jakby wam nie przeszkadzało, moglibyście już iść na dzisiaj. No, dobra. Dzięki. Widzimy się kiedy indziej, nie? Aurelia, podejdź na chwilkę. Nie, bo wiesz co, ja dzisiaj byłem świadkiem takiego zdarzenia. Taki sporawy chłopak, on stłukł jakiegoś łebka i zniknął za winklem zaraz, jak tylko mnie zobaczył. Nie, może wiesz, o kogo mi chodzi. Tak, to Leon Ramota, proszę pana. On zawsze wszystkich tłucze i tak naprawdę nikt nie wie, o co mu chodzi. A dlaczego pan pyta? Co? Nie, bo wiesz, w jego oczach. Tak? Proszę pana? Może widziałem część siebie? Nie, wiesz co, nieważne już. Dzięki, możesz już iść. I do zobaczenia w kinie. Hej. O Jezu, daleko poszło. Tak, panie kuratorze, bardzo proszę o tą opinię. Dalej nie pójdziemy bez tego, a sprawa Jóźwiaków jest w sądzie we wtorek. Dzień dobry. Na mailu chwileczkę. Tak, tak, bardzo proszę. Do widzenia. Dzień dobry, proszę pani. Ja w sprawie jednego chłopaka, Leon Ramota. Leon Ramota, dlaczego mnie to nie dziwi? Słucham pana, czy mogę pomóc? Ramota pobili, Ramota kogoś pobił. Wie pan co, do meritum, bo ja... Ja mam naprawdę dziesiątki takich spraw, dobrze, bardzo podobnych, które lądują na moim biurku właśnie z tym nazwiskiem. Dobrze, dobrze, zatem bez szczegółowego raportu, po prostu gdzie mogę go znaleźć? A dlaczego w ogóle pan interesuje się Leonem? No, można powiedzieć, że kogoś mi przypomina i wydaje mi się, że miałbym dla niego ciekawszą propozycję na spędzanie wolnego czasu niż uliczne bijatyki. No dobrze. Powinien być w sali gimnastycznej. Wali w worek. Worek? No tak. No tak, to nowe zalecenie pani psycholog. Wie pan, taka metoda rozładowywania energii, agresji, śmiechu warte, trenuje do następnego razu. A tak poza tym, wie pan co? Dam panu dobrą radę. Niech pan sobie odpuści. Wszystkich i tak nie jest pan w stanie zbawić, a szczególnie Leona, bo do niego nic ani nikt już nie może dotrzeć. A próbował ktoś? Proszę pana, wie pan co? Do widzenia. Musisz podnieść lewą piętę przy lewym sierpowym. Zaraz ci pokażę, jak to się robi. Zrób tak, jak mówię. Jak już chcesz boksować, to rób to poprawnie. O tak. Widzisz? Gościu, w ogóle jesteś poważny? Przecież to ja chodzę tu dwa lata na boks. Powtarzam, dwa lata. A ty ile chodziłeś? Jeden miesiąc? Też kiedyś boksowałem. Dobra, gościu, to ciebie wczoraj widziałem na mieście, tak? Tak, to mnie widziałeś, a ja widziałem ciebie i widziałem, co zrobiłeś. Super. Dobra, weź mi lepiej ściągnij te rękawice. Proszę bardzo. Gotowe. Padaj. Ej, nie przyszedłem cię tutaj podkablować. Jakbym chciał, już dawno miałbyś kłopoty. Zaczekaj. I
Yeah, there are many issues I don't agree, but living in a small town can be also charming. The fact that everybody knows each other has two sides. Last 30 years I've spent pretending I'm not the part of society I lived in. I was blind to people's experiences, unresponsive to their voices. My mind was free. No one interfered my life. Then, why did I come back? And that's this, the other side. When people gossip, and you can hardly hear kindness. When so many of them are miserable because they chose badly, the happiness appears. I'm impressed seeing the old people. They've experienced real problems like war or martial law. Despite everything, they still can be classy, what is so natural for them. So maybe I can also aspire to be such a man, to pass away without a shame. I think this is the reason I came back for. To be part of something. The part of difficult but sometimes beautiful society. Co, dużo miała tych ziemniaków? To znowu ty? Weź się ode mnie odczep! Ale po co te nerwy? Przecież nikt nie musi wiedzieć o twoim haniebnym, dobrym uczynku z wczoraj. No dobra, poprosiła mnie, a zresztą co ci do tego? Tak, i o ten szczery uśmiech zadowolenia też cię ktoś poprosił, tak? Dobra, weź się, zamknij!
Chcesz pogadać? Nie. Zaufaj mi, stary. Znam ten ból. Och, naprawdę? Ja już nie wiem. Człowiek się stara. Próbowałem wszystkiego, żeby tylko mnie polubiła. Tak jak ja lubię ją. I nic. No i co? Co mi powiesz, panie najmądrzejszy? Wszechwiedzący. I co jeszcze? Próbowałeś wszystkiego, tak? To dlaczego ona tu teraz nie siedzi? Może najpierw powiedz mi, o co poszło i dopiero wtedy pomyślimy, co? No co, Jezu, dowiedziała się, że znowu się biłem. I powiedziała, że jestem głupi, brutalny i bez serca. No, no, ciężki przypadek. Ale ciekawe, skąd jej to przyszło do głowy. Przecież obaj wiemy, że serce masz. Skoro radość potrafi ci dać staruszka, dla której stałeś się bohaterem, tylko dla odmiany wtedy, czemu lubisz sprawiać ludziom ból? Nie, po co ta maskarada? Dziewczyny lubią, jak facet jest silny. Wtedy mógłby jej bronić. No to twoja metoda coś nie zadziałała. Może ona oczekiwała kogoś innego? Stary, fajne uczucie. Fajnym uczuciem jest, kiedy cieszysz się sympatią. Przykład tego miałeś wczoraj. A tak poza tym myślisz, że koledzy, którzy trzymają z tobą ze strachu, to prawdziwi koledzy? Nie mam prawdziwych kolegów. Nie potrzebuję. Rozumiem, że będziesz dalej próbował. Jak ona ma na imię? Marlena. Widzisz, stary, siła prawdziwego mężczyzny polega trochę na czym innym. Kiedy będziesz potrafił dać kobiecie to, czego ona naprawdę oczekuje, kiedy pokażesz jej prawdziwego siebie. Stary, żadna kobieta nie lubi, jak facet pajacuje. Ja wiem, co mówię, bo też kiedyś taki byłem. I wiesz co? I potem odkryłem jedną rzecz. Że czasem nasza siła tkwi w naszych słabościach. Potem już nigdy nikogo nie pobiłem, a laski szalały za mną. Chodź, pokażę ci coś. No i co? Podobało się? Nie przypuszczałem, że to tak wygląda. Zresztą nigdy nie oglądałem filmów w takich warunkach. Chłopie, tak to dzisiaj właśnie działa. Wszystko masz w telefonie, ale... Poczekaj moment, chodź, pokażę ci coś tutaj w tej gablocie. Co to jest? No, wygląda na stertę rupieci, nie? Tak się kiedyś odbywała projekcja filmu. To są takie stare obiektywy. Na taką taśmę kiedyś nagrywano filmy, a to jest fragment starego projektora. Ten film był świetny, a ja jednak wolę tą dzisiejszą wersję. No pewnie, że dzisiejsze możliwości zachwycają. Może sam kiedyś coś tutaj puścisz. Widzisz, to jest właśnie magia kina. A swoją drogą, słuchaj, czy poza nieudolnym sierpowym masz jeszcze coś, cokolwiek, czym się interesujesz? Z tych wszystkich przedmiotów to jest ten chyba najlepszy z angielskiego. Chyba. Doskonale, nie bądź taki skromny. Słuchaj, chcesz zaimponować dziewczynie? Wydobędziemy z ciebie prawdziwego Leona. Jak na takiego wirażkę jesteś całkiem wygadany. Przeczytaj to na głos. Myślę, że będziemy mogli to wykorzystać. Zrobimy z ciebie, Leona, romantyka. Uwierz mi, dopiero wtedy pokażesz prawdziwe jaja, gdy wyjdziesz na scenę, serduszko tej twojej Marlenie zmięknie i gwarantuję ci satysfakcję, jakiej żadna złamana szczęka nie da. Przygotuję wiersz specjalnie dla ciebie, który powiesz na szkolnym występie. Wchodzisz w to? Spróbuj. Dzień dobry. A, to ty, wejdź, siadaj. Ja przepraszam, że tak ostatnio... Nie, daj spokój, wiesz co, ja... To moja wina też po części, po prostu zapomniałem, że niektórych jeszcze może zżerać stres, ja po prostu dawno nie występowałem. Nie, dobrze, nic się nie stało, to tylko po prostu ja stchórzyłam i tyle. Wiesz, nie każda sytuacja sprzyja brawurowym występom niczym z hollywoodzkiego musicalu. Wydaje mi się bardziej, że... Stres jest naturalną częścią naszego rzemiosła i wbrew pozorom jest to coś, co nas napędza. To jest jak przeszkoda na naszej drodze, którą należy rozgnieść. Albo jak poprzeczka, która zawieszona zbyt wysoko nie pozwala nam się poddać i każe skakać coraz wyżej i wyżej. Wow, pan tak ładnie o tym mówi. Nie sądziłam, że w stresie można znaleźć coś pozytywnego. To raczej niemiłe uczucie. Powiedz mi, czy gdybyś cały czas chodziła szczęśliwa, to dalej wiedziałabyś, że to szczęście? Wydaje mi się bardziej, że z czasem stałoby się to uczucie neutralne
I właśnie dlatego potrzebujemy też tych nieprzyjemnych. Wiesz co, z chęcią usłyszałbym, jak śpiewasz. Powiedzmy, w ten czwartek jesteś wolna? Tak, dobrze, przyjdę. Pewnie, jasne. Dobrze, że jesteś. To trzymaj i ja za chwileczkę do ciebie zejdę i pokażesz mi, co potrafisz. Nie. Jak, co sądzicie o tej nowej? Musimy ją przećwiczyć jeszcze. No, chciałabym to dzisiaj poprawić. A co ty tutaj robisz? Przecież to my dzisiaj ćwiczymy. Ale jak? Przecież dyrektor powiedział, że ja dzisiaj mówię. Jestem. Przecież to my mamy próby w czwartki. Igor, powiedz jej coś. Ej, ale co ja mam powiedzieć? Przecież to ja ostatnio w sumie wyszedłem na dupkę. Może czekamy, aż pan dyrektor coś powie. Ty tu jednak kiepski jesteś. Nie potrafisz jej niczego wprost powiedzieć. Chodź, idziemy stąd. Ej, Karolina, może chcesz ze mną spróbować? Bo jak wchodziliśmy, to słyszałem kawałek. W sumie jesteś niezła. Naprawdę tak myślisz? Sądziłam, że się nie nadaje do tego. No widzisz, i tu się mylisz, bo naprawdę jesteś niezła. Może umówiłbym cię z taką jedną dziewczyną, bo dzieliłoby ci kilku wskazówek. Serio? I was always surprised what actually happens down there in this little cinema when people who bark the loudest getting quiet. These who never smile, crying with laughter. These who don't care of their souls are so touched after the movie and being like they just discovered they've got emotions too. I don't know what happens in this place, but I was always surprised. Skąd ty ją znasz? Zadowolona? Jeszcze jak, przecież ona jest genialna. No wiesz, poznaliśmy się na castingu, jest spoko. No na tym castingu mi nie poszło, ona poszła akurat dalej, ja odpadłem na początku. Chodź, poznamy ją. Nie, ja nie dam rady. Chodź, Laura, muszę ci kogoś przedstawić. To jest Karolina, ma super głos, tylko że no wstydzi się, jest nieśmiała. Może popracowałabyś z nią? Spokojnie, każdy kiedyś zaczynał. Damy radę, zobaczysz. Cisz? Dobra, zostawiam samych. Powodzenia. Chodź, usiądźmy. No widzisz, dziewczyno? Masz niesamowity talent, którego nie można zmarnować. A jeżeli chodzi o odwagę... Spokojnie, nie przejmuj się. Czasami ona przychodzi z czasem. Na scenie to ty jesteś numerem jeden. Dajesz publicy to, co masz w sobie najlepsze. Mam nadzieję, że ci się podobało. Żartujesz? Było niesamowicie. Ja nawet nie wiem, jak ci dziękować. Ja dziękuję. A ta grupka osób, która się śmieje?
Nie przejmuj się, to wcale nie świadczy o tobie. Bo to ty stanęłaś na scenie i to ty miałaś tą wielką odwagę, żeby wystąpić. Nie przejmuj się nimi. Spokojnie, wszystko będzie dobrze, ja też kiedyś zaczynałam. Dobrze, a teraz już muszę lecieć, bo się naprawdę śpieszę. Cześć. Pa. I powodzenia na występie, dasz radę. Już wiesz, co chciałabyś przekazać ze sceny? Tak, za każdym razem śpiewając wyobrażam sobie publikę, wie pan, jak na koncercie. Choć to budzi też lęk, ale chciałabym, żeby to do kogoś trafiło, zobaczyć jak zareagują. No i właśnie po to to jest, nie? To jest to, co nas nakręca. Pokazać siebie ze strony, z której nas nikt nie zna, to piękne uczucie. Ja już jestem pełen podziwu, jak widzę, jak poczyniłaś zmianę. A jak tam z twoim stresem? Właśnie czuję się lepiej. Wiem, że to jeszcze wszystko przede mną i przed występem pewnie mnie sparaliżuje. Ale z każdą próbą jest coraz lepiej. Dzięki panu i dzięki Igorowi oswajam się z tym wszystkim. I chyba mam wrażenie, że nawet innym to się podoba. Co masz na myśli? Te dwie dziewczyny, wie pan. Emilka i Iga. Zdarzyło mi się z każdą z nich zamienić zdanie lub dwa. Gdy nie są razem, są całkiem miłe. No nic, ja już będę uciekać i niech przygotowania dalej trwają. Myślę, że każdemu z nas uda się wystąpić jak najlepiej. Weź zaśpiewaj jeszcze raz to samo, co śpiewałaś ostatnio, ty to super śpiewasz, tak? Patrz, jaka żenada. Nie wierzę w to, co ten głupek odstawił.
Włosy rozwiane, plącze mi wiatr, serce znoszone jest cały złat. No dawaj, maleńka, wyżej to wyciągnij. Nie słyszysz, że nie brzmi? Staram się, ale do Jezu. Dalej. Buty przeszli wzdłuż, zeszły cały świat. Kocham to życie. Zamknij się w końcu! Niedawno jeszcze byłaś taka milutka, teraz co ty robisz? I ty w to uwierzyłaś? Nigdy nie będziesz taka fajna jak my. No, nie wierzę. Nawet wy, nawet tutaj, wy jesteście jedyną nadzieją tego miasta na odrobinę człowieczeństwa i ludzkich odruchów. Skupcie się na sztuce. Dwulicowość, hipokryzja. Wszyscy, ale nie wy. No i co? Tak to już jest. Raz jesteś miłym, a raz nie. Zależy od sytuacji. A w tym momencie miałam ochotę się pośmiać. Dziewczyny, przestańcie, błagam. Skupcie się raczej na tym, co was łączy, a nie dzieli. Bo jeżeli odrzucicie poczucie pasji i talentu, to nie zostanie wam nic i pójdziecie na dno. Tak jak pan? Słucham? Tak jak pan. Utknął pan w tej dziurze i udaje pan, że pana to nie dotyka. Że tego nie ma i tylko wciska nam pan te swoje mądrości na każdy temat, bo tak naprawdę własne życie pan przegrał. Jest pan już stary, niczego więcej pan już nie oczekuje. Ale myśli pan, że to tak łatwo tu żyć i chcieć czegoś, kiedy praktycznie nikt tego nie zauważa, nie docenia. A w dodatku wszyscy potrafią tylko wytykać to, co jest źle. Zwłaszcza takie zero, które mamusia na siłę wypchnęła na lekcji śpiewu, jeszcze w przedszkolu. Tylko nie mów mi o samotności, dobrze? Bo coś o tym wiem. Moja rodzina. Ej, dziewczyny! Halo, panie dyrektorze. Dziewczyny, chodźcie tutaj. Dyrektorowi coś się stało. Ja nie żartuję. Uspokójcie się, to szpital. Nie udzielam takich informacji, idźcie stąd. To twoja wina. Jesteś z siebie zadowolona? Ja też. Ej, dziewczyny, zabijcie japę! Co myśmy narobili? Wiecie co? Mam pomysł. To może być trudne, ale musimy jakoś dać radę. No pomyślcie, co by najbardziej teraz go uszczęśliwiło? Co by mu sprawiło największą przyjemność? No dobra, ale co masz na myśli? Powiem wam, co mam na myśli. Plan jest prosty. Ej, zaraz, zaraz, co wy się tak tutaj kręcicie? To jest szpital, hałasujecie. Do kogo przyszliście? Do pana dyrektora. Pan dyrektor jest teraz w ciężkim... Mogę tylko? Tak. Dzień dobry. Tak. Pan dyrektor jest w ciężkim stanie, nie powinniście go teraz odwiedzać, tym bardziej, że najlepiej, żeby odwiedziła go rodzina w pierwszej kolejności. No, ale to właśnie my jesteśmy jego rodziną. Przynieśliśmy mu coś ważnego. Coś ważnego? Słuchajcie, maksymalnie 10 minut, nie więcej, dobrze? Maksymalnie. Proszę. Dzień dobry. O, dzień dobry. Co za grupa mnie odwiedziła. Miło was widzieć. Jak się pan czuje? No, wiesz co? Można powiedzieć, że to było zwykłe zasłabnięcie, nic takiego. Nagraliśmy dla pana film z naszych prób, bo my... To przez nas pan tu trafił. Jesteśmy panu winni przeprosiny. Dajcie spokój. Obejrzyjmy go po prostu.
proszę pana... A, to ty. Ja przepraszam, ja wcale nie myślę tak, jak wtedy powiedziałam. Tylko ja po prostu... Daj spokój. Rozumiem twoje emocje. Kiedy gra idzie o wyższą stawkę, często dochodzi do sytuacji konfliktowych. Potraktujmy to jako ciekawy zabieg aktorski z twoim udziałem. No i w końcu wyrzuciłaś coś z siebie, no nie? To po prostu moi rodzice. Kocham ich i wiem, że oni mnie kochają, ale są tak nadopiekuńczy, że boją się o wszystko, co robię. Nie chcą, abym chociaż trochę odchyliła się od normy. Kiedy ja może tak naprawdę mam sobie taką małą wariatkę. Wczoraj to był mój pomysł. Kiedy zrobiliśmy tak to wszyscy razem, tak spontanicznie. Czułam się magicznie, że to wszystko ode mnie. Widzisz, jaka zmiana, w końcu odkryłaś prawdziwą siebie. I że poza paraliżującym strachem masz także charyzmę i to jaką. I o to tylko chodzi. To tylko starałem się w was wpoić. No, na dzisiaj jestem już naprawdę zmęczony, więc jeżeli się nie obrazisz, to już bym poprosił, żebyś poszła. Ale pamiętaj, oby tak dalej i nie poddawaj się. Trzymaj się. Może przynieść coś panu? Nie, nie. Dzięki. Już nic nie trzeba. Do zobaczenia. Thank you.
what do you expect? While your life is just walked to death, and you take every step feeling fear, being scared. How do I know that? You wonder for sure. Cause I went through the same land, still wanted some more. Wiesz co? Fajnie mówisz ten wiersz. Mogłabym z tobą chwilę posiedzieć? I looked at the people and I couldn't get why. They could lose themselves and be satisfied. Of course I could say I had welded my feet, indeed. There was nothing that I couldn't reach. But what if my peeps have sold love for gold? What if the gold only made me feel cold? So yes, I could say I had welded my feet. But it was just world, not me, not my dreams. No i co teraz? Mamy to. After years of being blind, after years of sacrifice, it has come to my mind and I finally realized I must help the others not to die alive. And for me is only one way to die with pride, is to live my own life.